Cześć, tu Brigida, witam Was na moim kanale i witam Was dzisiaj kawusią i z mokrymi włosami, bo no wykąpałam się niedawno. Nie chce mi się suszyć, więc będziecie świadkami tego, jak mi schną włosy. Mamy kawusię, więc zaczynamy, bo to na pewno będzie długi film. Tutaj mam paczkę, która przyszła do mnie. Ha! Nie wiem, jakieś 3 tygodnie temu i czekałam na Benę, żeby ją otworzyć. I wiem, co to jest. I teraz zaczęłam się zastanawiać, jak będzie to coś innego, no to będzie klops. Ale podejrzewam, że wiem, co to jest, więc otwieram. Tak, to jest to. Już tutaj widzę, kawę sobie przesunę. Zaraz strącę. I zapłaciłam za to 48,75 i jest to pudełko na wymiar dla orkiaty. Orkiata, podłoże do stopczyków. I tak, ja nie jestem specjalistką od stopczyków. Już nie mam żadnego, a miałam kilka. I skoro nie mam żadnego, tutaj mam pudełeczko świeżo umyte. Skoro nie mam żadnego, to znaczy, że nie bierzcie ze mnie przykładu, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dbanie o storczyka. Ja już próbowałam naprawdę na wszystkie sposoby i jakoś mi to nie pasuje, ale... O, skaleczyłam się, no trudno. Ale kupiłam orkiatę, chyba orkiata, nie wiem. To jest kora piniowa, bardzo, bardzo drobna. Tutaj pokażę Wam na dłoni. Do innych roślin, których też nigdy wcześniej nie miałam, ale jeszcze żyją. Minęło kilka miesięcy nawet, bo... I od razu już powiem. Mam zamiar do kory przełożyć anturię, które dostałam i tą roślinę, która łapie muchy, którą kupiłam na festiwalu roślin. Nie, na gali roślin. Trochę się to kurzy. Tak. Idealne pudełko wyjęłam, bo myślałam, że będzie za duże, ale i tak trochę zużyję, więc będzie. Dobra. W każdym razie miałam taki... Dużo chorowałam w te ostatnie 2 miesiące. Więc anturia nadal są mchu, a ta mucholapka dalej jest w tym podłożu produkcyjnym, które miałam zamiar jak najszybciej przesadzić, więc postanowiłam, że to będzie dzisiaj i jest w tym momencie koniec kwietnia, więc czas nadszedł i zobaczymy, jak to będzie. Zacznę od... Mogłabym przetrzeć to, bo to jest wilgotno, ale zacznę od przyniesienia tych roślin, które chcę dzisiaj przesadzić, bo jakoś tak ich nie przyniosłam. Chyba się odzwyczaję od nagrywania. Ogólnie sprawa wygląda tak, że te rośliny chciałam przesadzić jak najszybciej. Przede wszystkim tę, bo to jest w podłożu takim produkcyjnym, jeszcze z dużą ilością mchu. W sensie mchu takiego dzikiego. Prawdopodobnie, który wyrósł tutaj, ponieważ ma takie warunki, że sobie wyrósł. I generalnie ja tą roślinę po prostu postawiłam i od czasu do czasu podlewam. Czymkolwiek mam. Czy to jest woda taka czysta, przefiltrowana, czy to jest woda z akwarium. Nie podlewałam, chyba o ile pamiętam, przez te 2 miesiące, nie podlewałam wodą demineralizowaną. Kilka tutaj tych sucharków się pojawiło. Ale wydaje mi się, że są również nowe liście. Ten na pewno jest nowy. Te sucharki w tym momencie zostaną obcięte. Nie wiem, czy to są sucharki dlatego, że ta roślina już przekwita, czy to dlatego, że została złapana jakaś muszka. Ciekawe. Może to przy Was otworzę. Zobaczymy, co tutaj jest w środku takiego sucharka.
Niczego tu nie ma. Jest to sucharek. Ale dajcie mi proszę znać, czy one zaschły ze starości, czy z jakiejś z jakiegoś mojego prowadzenia, nie takiego jak być powinno. No bo tutaj też kolejne zasycha i one zasychają tak od góry, nie? Od końcówki. Może w ten sposób, nie wiem ile tu będzie widać. W ogóle dalej się uczę tej kamery, dalej się uczę ustawień. I chyba pójdę związać włosy, bo one mi jednak zaczną przeszkadzać. Nie wiedziałam, co dzisiaj nagram, więc miałam do wyboru dwa tematy i chyba rozpuszczone włosy przy tym, które wybrałam, mniej się nadadzą. Zrobiłam sobie na głowie taką cebulę. Idzie, jak to wygląda? Bo w sumie zrobiłam ją tutaj, obok Was, bez lustra. No dobra. Nie przyszłam tu, żeby wyglądać, tylko żeby pracować ciężko, tak? Ok. I sprawa wygląda tak, że ja się wszystkich tych ustawień uczę. Czasami jest za jasno, czasami jest za ciemno. Ostatni filmik wydaje mi się, że był za ciemny, ale ten wydaje mi się, że jeszcze jest ok, bo jest około godziny 10. Słońce jest tak troszeczkę prawie na górze i tak ostro nie wpada. Ale jak zacznie się robić prześwietlone, to mam filtr, który mam sobie po prostu nałożyć. Taki jest plan. Dobra, ta Monkey Yars, no ale to pewnie jak Monkey Mask. Napentes, chyba tak się nazywa ta roślina. W każdym razie, no ja ją muszę przesadzić. Ona w teorii, tak jak Wy mi powiedziałyście, któraś z Was mi powiedziała chyba, o ile pamiętam dobrze, płeć, bo nie pamiętam, przepraszam, komentarze, czyli to był. W każdym razie najlepiej podlewać wodą demineralizowaną. Ja ostatnio bardzo dużo wody demineralizowanej przywiozłam celem ogarnięcia mojego akwarium. No ale tutaj już mi nie starczyło, więc będę musiała zrobić sobie zapas. Jeżeli chodzi o anturia, one, o, tutaj jeden listek, ale to jest najstarszy, więc w ogóle się tym nie przejmuję. Ten może o tak Wam pokażę. Ale on, widzę, że albo wypuścił nowego liścia już u mnie, albo on dalej rośnie. W sensie ten od 2 miesięcy, ale wydaje mi się, że to jest nowy mój. I tutaj te już nieco bardziej zamierają, ale chyba ten mniejszy jest mój. I tutaj wygląda na to, że ten jest ten najmłodszy, ale pytanie, czy to jest już mój, czy jeszcze poprzednich właścicieli. Jeżeli nie wiecie, dlaczego ja to tak, i nie tylko ja, ale generalnie osoby, które zajmują się roślinami, zwłaszcza na YouTubie, mówiąc o tym, ale też tak właśnie oglądając i myśląc o tym, warto jest wiedzieć, czy dany liść wyszedł już u mnie, czy on wyrastał u poprzedniego właściciela albo w szklarni i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w szklarni albo w innych idealnych warunkach liście były piękne, duże, monstera miała wiele dziur, fenestracji, wcięci, tak jakkolwiek to nazwiecie, a nagle u nas z tego samego stożka idzie taki dużo mniejszy, to znaczy, że warunki się drastycznie zmieniły na gorsze i że musimy coś zrobić. Musimy albo nie musimy, ale jeżeli chcemy mieć kolejne takie same liście, jak były poprzednie, albo zbliżone, coraz lepsze, to powinniśmy jakoś zadziałać. Czasami ten pierwszy może być mniejszy z uwagi na to, że warunki się zmieniły, ale może być też tak, że on będzie większy, bo będzie lepsze warunki miał, albo może być tak, że całkowicie się zatrzyma wzrost. I powinniśmy wiedzieć. No ja po tych 2 miesiącach nie pamiętam, ale no widzę, że oprócz tego jednego liścienia, to żadne liście nie zniszczyły się. No tutaj ta sadzonka ma gorsze. I o ile pamiętam, to ta sadzonka z tymi, ten kubeczek z tymi dwiema sadzonkami, ale tutaj też są dwie i tutaj też są dwie. Ale coś pamiętam, że ten był chyba najładniejszy, albo i nie. Już nie pamiętam. Wszystkie są piękne, to przede wszystkim. No i ja dalej ich nie rozróżniam. Dla mnie one wszystkie są identyczne, mogłyby pochodzić od jednej matki, ale jako, że zostały podpisane i tak bardzo ładnie, to ja również będę to utrzymywać
postaram się znaleźć jakąś doniczkę, w której będą one sobie dobrze radziły. I będą nadal podpisane. Ale znowu, bo odbiegłam od tematu. Dlaczego ważne jest wiedzieć, czy to jest liść mój, czy nie? To już powiedziałam. Właśnie dlatego, żeby wiedzieć, czy muszę jakoś reagować, czy te składniki odżywcze, które daję, są wystarczające, czy nie ma jakichś plam, czy nie jest przenawożony, czy nie ma plam z niedoborów, czy nie ma na przykład przepalonego przez słońce, przepalonych miejsc, zwłaszcza na miejscach tych... co to jest? A, tu jest liść, a ja myślałam, że tu ma jakąś plamę na środku, taką ciemniejszą, a tu po prostu liść dał cień od spodu. W każdym razie, czy nie ma jakichś plam, czy nie ma plam starych po pożerowaniu jakichś robali. Powiem ogólnikowo. Bo jeżeli na przykład na nowym liściu pojawi się jakieś ślady żerowania, na przykład wciornastka, to znaczy, że my mamy u siebie wciornastka. Jeżeli na najnowszych liściach jest czysto, ale najstarsze liście jakieś mają ślady, to znaczy, że robal był, ale się zmył. Albo został zmyty jakoś. Wtedy warto, jeżeli mamy kontakt zwłaszcza z osobą, która była poprzednim właścicielem, jeżeli to jest nasz kolega, nasza koleżanka, to fajnie jest zapytać, czy miał takie, czy wie coś na ten temat, że były po prostu szkodniki, czy zareagował, na przykład jakim opryskiem zareagował, żebyśmy wiedzieli, co działa. Ale jeżeli no to jest kupione w sklepie, czy na gali roślin, tak jak podobne rośliny były na gali roślin, czy w sklepach wysyłkowych, to sklepy zazwyczaj, nie wiem, no w sumie nie powiem. Nie pytałam się nigdy w sklepach, czy mieli jakiś oprysk. Podejrzewam, że powiedzieliby, że jeżeli są ślady po oprysku, to oprysk zrobili. Czy się przyznają do tego, że jakieś szkodniki były, czy nie, to nie wiem, nie wnikam, bo nigdy nie byłam w sytuacji, że należy pytać. Wiem tylko, że czasami szkodniki się zjawiają od razu po zakupie i wiem, że czasami przychodzą rośliny, które mają ślady po opryskach. Czy to jest oprysk profilaktyczny, czy to jest oprysk życiodajny, z nawozu, w to nie wnikam. Najważniejsze, żeby nie wyszły jakieś robale za jakiś czas. I tak, jeżeli chodzi o to, dlaczego chcę przesadzić anturię, to dlatego, że ja nie używam mchu. Ale teraz sobie tak myślę, czy przypadkiem na przykład na razie nie zostawić, bo chociaż one mają dużo tych korzeni tutaj. Mech jest o tyle fajny, powiem Wam, że zaskoczyło mnie to, jak długo on trzyma tą wilgoć. Jak długo mech jest mokry. Bo ja jestem przyzwyczajona, że trzymam moje małe rośliny w bigosie. I to dosyć luźnym. Chociaż bardziej zasobnym niż dorosłe rośliny. Na przykład mam tutaj monsterkę Tricolor. No to ona jest w takim luźnym bigosie, żeby nie pogniły jej delikatne korzenie, ale też no, powinnam podlewać co 2-3 dni. A mam wrażenie, że mech trzyma 2 tygodnie i to w takiej malutkiej puszeczce, chciałam powiedzieć, w takim małym pojemniczku. Więc to jest dla mnie szok absolutny, jak długo trzymają te rośliny. I teraz tak, czy powinnam w korze trzymać w plastiku, czy w terakocie? Wydaje mi się, że w plastiku. Storczyki trzyma się plastiku, więc powinnam znaleźć sobie no nieco większe doniczki niż te, no bo nie chcę po prostu wymienić. Chciałabym rozluźnić, dać troszkę więcej miejsca. Czy anturia trzyma się w za dużych, czy w za małych doniczkach? Nie pamiętam. Co mówiła królowa Magda na temat anturiów? Kurde, akurat teraz, no nie przeczytałam sobie wcześniej. I znowu myślę, czy zrobić po prostu eksperyment i te, które ładnie rosną w tym mchu, na razie zostawić i tylko jeden przesadzić? Może tak zrobię, bo ja się boję, że będzie ktoś na mnie krzyczał, że zabiłam te anturia, więc myślę, że jedno przesadzę, a te zostawię w tym mchu. Zostawię na jakieś, powiedzmy, jeszcze kolejne 2 tygodnie. 2 tygodnie, haha.
żebym ja się zorientowała, czy za 2 tygodnie w ogóle będę pamiętać, żeby to podlewać. Ale tak czy siak, najpierw, no nie wywracaj się, najpierw przesadzę to. To jest takie śmieszne. Mam wrażenie, że już mówiłam o 15 różnych tematach. Dobra, mam tutaj miskę, do której wrzucam wszystkie swoje zrzutki i przy okazji przesadzania, albo raczej wysiewania roślin podwórkowych, dali i tak dalej, mówiłam Wam o tym, że mam miejsce zrzutu. Taki pojemnik, do którego zrzucam resztki podłoży ze zdrowych roślin. Resztki, jakieś fusy po kawie, ale nie w bardzo dużej ilości, żeby to nie było tylko i wyłącznie kawa, no bo to też nie o to chodzi. Ale właśnie mam miejsce zrzutu, do którego to zrzucę i to podłożę. Dlaczego? Ponieważ ono jest po pierwsze zdrowe, w sensie jeżeli nie ma żadnych globali. Jest bardzo zasobne, bo zobaczcie, o! Jakiś czas temu podlewałam, nie wiem, tydzień temu i kapie. O, z niego normalnie można wyciskać. To jest podłoże torfowe i w skali podłoża, które bym kupiła, czy to torfowe, czy nie torfowe, czy podłoże uniwersalne, czy kompost, no bo takich rzeczy używam do moich donic na zewnątrz, no to dorzucając trochę takiego typowo podłoża albo torfowego, albo kokosowego czysto, to tylko dodam zasobności. Jeżeli to jest oczywiście zdrowe podłoże, bez żadnych robali, bez, no i bez żadnych cebul. Nie chcę tam dawać żadnych alokazji na zewnątrz i tak dalej. No gdyby się tak zdarzyło, że jakaś alokazja mi wyrośnie, no to oczywiście się ucieszę i ją przesadzę z powrotem do domu. W każdym razie mam miejsce zrzutu, nie wyrzucamy takiego podłoża do lasu, bo jest to nielegalne. No i jest zakaz ogólnie wyrzucania takiej ziemi, gdzie popadnie. W teorii ta ziemia powinna iść do zmieszanego lub do bio, jeżeli w Waszej gminie, w Waszej, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, no w Waszym punkcie odbioru odpadów komunalnych, jeżeli pozwalają wysypywać ziemię do bio, no to można, ale raczej tego się nie robi, bo do kompostownika generalnie też się nie wyrzuca ziemi. Więc powinna ona iść do zmieszanych. Nie wysypujemy tego na chodniki, nie wysypujemy tego łatając dziury w trawniku i tak dalej, i tak dalej. To powinno iść do zmieszanego. Ale ja, no, tak jak mówiłam, używam tego powtórnie właśnie do podłoża w donicach, no bo nie ma zakazu używać 2 razy tego samego podłoża. Tak naprawdę nie ma nawet nakazu prawnego, żeby przesadzać tych roślin, więc po prostu wykorzystuję tak, żeby objętościowo dodać do podłoża w donicach na zewnątrz. No często też ma, czasami możecie zobaczyć, przesadzając jakąś roślinę, że ona ma takie kuleczki i to nie jest perlin, to są takie kuleczki białe, które pod naciskiem się rozpadają. To nie jest perlin, to nie są żadne jajeczka, to o czym myślę, to jest, moi drodzy, nawóz typu osmokot. Czy to jest osmokot, czy to jest zamiennik tańszy, w to już nie wnikam, ale jest to nawóz. I wyrzucając taką ziemię do kosza, to też pozbawiacie się tego nawozu. A można go właśnie dać do tych roślin na zewnątrz. Dobra, postaram się jak najbardziej to oczyścić. Może to dam, bo to dam tutaj, a to oczyszczę, bo to jest takie, widzicie, jak pająk po prostu, to mi się czepia wszystkiego wokół, ale w sumie lepsza jest ta miska, bo w ten sposób, może tak Wam pokażę, nie brudzę sobie aż tak tych kwiatów, tych nie wiem jak to nazwać,
No ale tego właśnie, tego sobie nie brudzę, tylko właśnie tak sobie zaczepiam i w ten sposób oczyszczam korzenie. To jest roślina, którą kupiłam na Gali Roślin w lutym. I ona, widzę, no puszcza kolejne listki. Te listki nie mają już aż tak dużych tych końcówek. I czy to świadczy o tym, że ona ma za mało nawozu, za dużo, za mało światła, za dużo światła? Jeżeli mieliście taką roślinę, która Wam rosła i wydawała te, nie wiem, bo to jest na końcu liścia, to nie są kwiaty. Co to za część? Jak to nazwać? To dajcie proszę znać, czego tej roślinie brakuje. A ja postaram się usiąść i poczytać na ten temat. Korzenie jest ok. Czy to jest dużo, czy to jest mało dla takiej rośliny? Biorąc pod uwagę moje doświadczenie, wydaje mi się, że jest to ilość ok, biorąc pod uwagę jakość tych korzeni. Bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli korzenie są takie delikatne, nitkowane, to ich jest dużo, ale są krótkie. To raczej nie są rośliny takie, które mają nie wiadomo jak wielkie te korzenie. To nie są korzenie filodendronów Monster. To są raczej takie trawiaste. I wydaje mi się, że mniej więcej tyle jest ok. Ta druga roślina, bo ta sadzonka miała, ta doniczka była z dwóch sadzonek, ta druga roślina jest mniejsza, ale ma podobnej długości jakby roślin, długości korzenie. Ich jest zdecydowanie mniej. To jest jakiś fragment kory. Staram się też oczyścić w miarę dokładnie, ale tak, żeby nie zniszczyć tych korzeni, no bo te korzenie jednak są delikatne. No dobra, i co ja mam teraz zrobić? Myślę, że włożę je do tej samej doniczki. Bo ta doniczka jest fajna, bo ma właśnie te uchwyty, że mogę ją powiesić, tą roślinę. Jakbym miała miejsce, gdzie bym ją powiesiła, to nawet bym ją powiesiła teraz. Ale myślę, że ja ją umyję. I wrócę do Was za chwilę, jak już przyjdę z czystą doniczką. Aha, bo ona nie ma dziurek na dole. To mnie zawsze ciekawi, jak są skonstruowane te doniczki. Ona nie ma dziurek na dole, ona ma dziurki tutaj z boku. Po to, żeby tutaj ewentualnie zebrało się odrobina wody, ta, która by kapała po jednej kropelce. Te trzy kropelki się tutaj na dole zmieszczą, a te doniczki mają tutaj z boku dziurki. Jak to umyję, może będzie bardziej widoczne. Ok, jestem z powrotem i ciekawe, czy zobaczycie teraz te otwory tutaj na dnie. Tutaj z boczku. Nie wiem, jak to pokazać. Myślę, że będzie to widoczne. W każdym razie tu są te dziureczki. I dlatego, że dziureczki są z boku, a nie na dole, to zrezygnuję w tym momencie z gazy. Tylko nasypię tutaj podłoża. To jest czysta kora, nic tutaj nie dodaję, ale ona się kurzy. Ciekawe, czy powinnam ją wypłukać. No ale nie wypłukałam wcześniej, to nie będę wypłukiwać jej teraz. Jakoś tak to trzeba ułożyć. O, trzeba. Wiecie, ja to trzeba to mówię zawsze tak w cudzysłowie. Jestem ostatnią osobą, która będzie Wam cokolwiek kazać. Ale ja sobie to tak ułożę. O, może w ten sposób do Was będę mówić. Ja sobie tak zrobię. W ogóle ma być piękna majówka. Właśnie, i chciałabym Was zapytać, jak Wy w ogóle zaopatrujecie się we vlogi? No ja nie jestem vlogowa bardzo, ale chciałabym nagrywać vlogi, ale jednak no, nie umiem ich aż tak bardzo. Ten jeden vlog był bardzo fajnie przez Was przyjęty, ten nagrywany w lutym. Ten kolejny już, wiadomo, już ja sama nagrywałam, więc on był tak po mojemu, taki mniej gadający, też byłam wtedy chora, więc też inaczej. Ale jutro, nie jutro, dzisiaj jest sobota, w poniedziałek, pojutrze mam bardzo dużo rzeczy do załatwienia. I zbliża się majówka, ma być piękna pogoda, plus mam koncert. To znaczy nie ja mam swój koncert, tylko idę na koncert z przyjaciółmi i zastanawiam się, czy nie zrobić z tego dnia ogólnie vloga. No na koncercie raczej nie będę nic nagrywać, może przed, może po. Ale właśnie tak sobie pomyślałam,
Mam w planach też odwiedzić jedno miejsce i zastanawiam się, czy Was to będzie interesować. Tylko że, no ten vlog, nie ten vlog, ten dzisiejszy, to dzisiejsze nagranie zobaczycie w poniedziałek. I czy, no w poniedziałek o 17, to już będę praktycznie jedną nogą szykować się na koncert, no bo koncert jest o 20. Dobrze, sprawdziłam. Koncert jest o 20, więc ja już będę miała 3/4 vloga pewnie nagrane, jak nie więcej. No ale chciałabym wiedzieć, czy to w ogóle montować, czy coś. Myślę, że to zrobię, no bo tak to na tym mniej więcej polega. W ogóle mój mąż kupił drona i każe mi nim latać. Mój mąż każe mi nauczyć się latać dronem i nim latać i nagrywać dla Was. Więc w poniedziałek, jeżeli bym nagrała tego vloga, to część by była nagrana dronem. I myślę, że to byłoby ciekawsze dla Was. No ale nie wiem, zobaczę. Kurs już zrobiłam. Mam pozwolenie, mimo że to jest dron, do którego pozwolenia nie trzeba, ale zrobiłam kurs dla własnego spokoju i bezpieczeństwa i zastanawiam się, czy po prostu, czy to nagrywać. Dajcie mi znać. No, dajcie mi znać, chętnie poczytam. Nie wiem, czy to się nagrało, ale właśnie przed chwilą z jednego z tych kubeczków wyleciała mi woda. Nie pamiętam, żebym ja myła tą roślinę. Czy ta roślina ma w środku jakiś płyn? I co teraz, jak ja ją wylałam? To czy ona teraz zaschnie, czy co? Dajcie mi znać. W ogóle jestem tak bardzo nieprzygotowana do tego odcinka, do posiadania tej rośliny, że to jest aż niesamowite. I słuchajcie, zaryzykuję i dam taką większą, dużo większą doniczkę. Dużo, dużo większą. No ale nic. Nie mam mniejszej, nie mam takiej pomiędzy. Mogłabym wziąć od choi i to by była idealna. Ale z drugiej strony jakoś nie mam. Czy ja powinnam teraz tą choję przesadzić? Tak mogłoby być. Dobra. W tył zwrot. Znowu. Przesadzę choję do jednej większej donicy, a do jednej z tych dam tego Anka. Chodźcie tu chojki. Choje, które kupiłam za chyba 5 zł, po 5 zł w Mrówce. I one są takie ładne. Choja Tricolor, Carnosa Tricolor. Ja miałam kiedyś i swoją przelałam, więc odkupiłam sobie. Czas na ostatnie 2 łyki kawy. Bo robi mi się tu ciasno. Tak przy drugim łyku spojrzałam w tą stronę i pomyślałam sobie, a może by tak choi nie dać do bigosu, tylko dać do kory. Przetestuję ją dzisiaj. Kawusia pusta filianka idzie na bok. Ja ten nóż lepiej złożę na bok. To idzie tu, to idzie tu. Ok, i mam tutaj tą miskę z tym podłożem poprzednim. Więc... Taki wychodzi z tego bardzo, jak to u mnie, spontaniczny filmik. Wzięłam sobie tą większą tacę, ale nie wiem po co w sumie. Dobra, to sobie przełożę tu i teraz też ta choja już chyba ze 2 miesiące jest u mnie. Jakoś wtedy w lutym ją kupowałam. I tak podlewam od czasu do czasu, jak mi się przypomni. Jak to wygląda? No korzonki ma, jak to choja, a takie. Żeby nie było, ja nie jestem specjalistką od choi, ale w miarę mi się utrzymują. Na przykład mam tutaj choję, z której jestem bardzo dumna, że ona dalej mi żyje. To jest choja od Marka w ogóle i ja ją kupiłam jako dosłownie takiej kilkulistną sadzonkę i ona u mnie jest chyba już... Teraz będzie drugie lato,
ani razu mi się ładnie nie opaliła, ale stoi w sumie tutaj z powrotem, bo przez jakiś czas stała w głębi, a teraz z powrotem wróciła na południowy parapet i tak wygląda. Tu jest jakieś takie bezlistne coś, ale jest gęsta i przede wszystkim jest to hoja obskura, o ile pamiętam, bo sobie nie zapisałam, ale no śliczna jest, moim zdaniem jest przepiękna. Nijak wielkość się jej nie umywa do mojej hoi Karnosy i hoi Australis, które we dwie zaraz opanują moją łazienkę, ale moim zdaniem jest przepiękna. Dobra, w jednej doniczce były trzy sadzonki hoi Karnosy Tricolor. No dobrze. To jest taki, wygląda jak jakiś skoczek. Zobaczcie, skok przez płotki. Nie wygląda tak? Ładnie. Dobra, to dam też tutaj. I też nie wyszły żadne robale, mimo że no nie robiłam oprysku, ani nawet nie myłam profilaktycznie. Ale właśnie jest ok. Chyba była przesuszona przez jakiś czas, bo tutaj jest suchy badylek, ale to nic. Wystarczy to ułamać, wrzucić do kosza. A tu już idą dalej kolejne listki. Hoja ma właśnie takie jakby dwa sposoby na rośnięcie liści. Albo właśnie wypuszcza tak po jednym, po dwa listki, zazwyczaj rosną w parze. Albo wypuszcza jeden taki długi pęd, który po pewnym czasie się zazielenia. Więc raczej tych pędów takich długich nie usuwamy, no chyba, że przeszkadza Wam, zaburza Wasze feng shui, i gdzieś tam wchodzi, gdzie nie powinien, na przykład do lampy. Fajne ma podłoże, mimo że to jest produkcyjne, to jest to właśnie takie fajne, mogłabym powiedzieć, lekko bigosowe, bo dosyć łatwo się rozpada. Spójrzcie. O, tak robię. Nie wiem, czy to widać. I ono ma sporo perlitu i jest takie sypkie. Bardzo fajne podłoże. Zwłaszcza do hoi, które są wrażliwe na przelania. I się zastanawiam, czy ta jedna doniczka to będzie dobra. Ta mała. Czy ona nie będzie za mała? Pamiętajcie, że zanim zaczniecie coś tam wciskać, fajnie jest przyłożyć. Łatwiej jest, jeżeli to jest jedna roślina. Trudniej, jak jest ich kilka. Ale naprawdę warto przyłożyć, zobaczyć, czy one się tutaj pomieszczą. Czy nie będzie za dużo, za mało. Zwłaszcza z roślinami wrażliwymi na przelanie i przesuszenie. I takimi ze sztywnymi liściami, które jest trudno odsunąć, żeby wszystko ładnie włożyć. Mi się wydaje, że będzie ok. Tutaj mam fajną szpadlołyżkę, którą używam właśnie do przesadzania. Ja ją kiedyś kupiłam w ogóle na AliExpress. W ramach... To miało być jakiś taki śmieszny żart do sałatki, żeby mieć właśnie, ale tak mi się spodobała, tak mi się sprawdziła do przesadzania, że żart się udał. Tak, staram się, żeby te korzonki jednak były pod podłożem, a nie nad. Najtrudniejsze w hojach tego typu, w ogóle w roślinach tego typu, tak samo jak na przykład w wszelkich kaktusach, nawet kaktusach wielkanocnych, jest to, że one mają właśnie te sztywne łodygi, przez co trudno jest sobie tak odłożyć. Gdyby to była paproć, którą można wziąć w kitkę, gdyby to była jakaś, nie wiem, skrzydłokwiat, to gdyby to był właśnie skrzydłokwiat, też można odchylić łatwiej. A to jest hoja, która ma bardzo sztywne liście, takie sukulentne i bardzo trudno jest je w jakiś sposób sensowny odchylić, tak żeby nie poniszczyć tych liści i łodyg, żeby coś nie chrupnęło nam nagle. Jakie mam tak zrobić, żeby to wszystko wsypać? Wsypać jak wsypać, ale jeszcze się przy tym nie uwalić i całego stołu nie uwalić. Muszę jakoś tak usiąść wygodniej. O! Tu mam nogę od stołu, nie? A żebyście Wy widzieli, żebym ja widziała, to jest po prostu tyle logistyki przy tym. Mam taki chyba dzień marudy dzisiaj.
jestem, jak ta choja będzie rosła w tym podłożu dla storczyków. Niby podłoże dla storczyków, no taka kora piniowa to jest idealna w teorii właśnie dla choi. No bo przecież choje rosną w sumie podobnie do storczyków, prawda? Na drzewach. Zaraz ktoś, kto jest specjalistą od choi albo specjalistką od storczyków mnie zje, że porównuje jedno do drugiego, ale jakby nie patrzeć. Są to rośliny nadrzewne. No i tu już mi jedna choja wyszła i druga choja wyszła. I to już mi się nie podoba. Nie jest to łatwe. Ale nie jest to łatwe nie dlatego, że jest to jest to kora, tylko dlatego, że są te sztywne łodygi, sztywne liście, one jak już zaczęły rosnąć w konkretnym miejscu, w konkretny sposób, to już tak łatwo się nie naddadzą. To nie jest Philodendron scandens, którego można tak naprawdę przekładać z kubki na kubkę, tylko to jest właśnie choja, która ma specyficzny rodzaj i łodyg, i liści. Muszę sobie zamówić znowu te doniczki z terakoty. Te proste, z prostymi ściankami. One są zdecydowanie łatwiejsze, żeby jakieś takie korzonki upchać. Zwłaszcza kilka roślin, które mają szerokie, a płytkie korzenie. Wiecie, że się tak jakoś tak inaczej się rozkładają. To jakoś tak mam wrażenie, że łatwiej jest tam i włożyć, i podpórkę, i usadowić rośliny jakoś tak. A tu mi się jakoś tak. One i tak muszą dostać czasu, żeby się ukorzenić w tym podłożu nowym, jakie dostały. I wygląda to tak. Moim zdaniem w ogóle choje to są jedne z najpiękniejszych roślin. No i nie są najłatwiejsze. Zdecydowanie nie, ale są przepiękne. Jeszcze żadna mi nie zakwitła. Czekam. Czekam niecierpliwie. Chciałam to przesadzić. Może zrobię to tak, że zachowam ten mech, no bo on jest jakby, no dobry, nie chcę go wyrzucać, tylko dlatego, że ja nie używam mchu. Żeby od razu zapamiętać, jest to Crystallinum ex Magnificum ex NoID, czyli to jest hybryda. I teraz postaram się przy Was w miarę możliwości obskubać ten mech. I to pachnie lasem. Cóż za zdziwienie, mech pachnie lasem. Ale nie ma, przede wszystkim dla mnie najważniejsze, nie ma tu zapachu zgnilizny. Pamiętam, że anturia lubią głębokie sadzenie, więc z anturiami nie trzeba się bać tak jak z innymi roślinami, że nie wolno ich zakopywać za głęboko, bo zgniją, tylko właśnie można, bo wtedy się korzenią wyżej. Więc anturia są jak pomidory, które się pikuje. O, bardzo ładne korzonki ma. Teraz druga na druga jest delikatniej. Pytanie jest, czy to ja uszkodziłam jakieś korzonki, czy po prostu ta roślina miała delikatniejsze, mniejsze korzonki, bo na przykład tamta była silniejszą sadzonką i ją zdominowała, dlatego ma większe korzenie. Dobra. Test. Sypie się. Nie wiem, czy to widać, ale się sypie. Ta kora, więc dam na dno troszkę gazy. Dobra, mam na dnie korę i teraz sobie układam jakoś tak, nawet jest, kurczę, za małe. Ej, czy faktycznie to będzie lepsze? Wydaje się, że to będzie lepsze. Dobra,
No i co? Damy im więcej przestrzeni. Chyba wydaje mi się, że anturia lubią większe doniczki. Tak mi się wydaje, że tak Magda mówiła. Jak nie, to mnie poprawcie. Ale właśnie dam im większą doniczkę. A niech mają. I posadzę jak najgłębiej. Ale tak, żeby nie... O nie, już wiem, co to chrupnęło. Ten korzonek jest po prostu odpadnięty, więc ja go w tym momencie oderwę. Bo bez sensu, żeby on tam był i podgniwał. Po prostu go oderwałam już teraz. No trudno, tak to bywa. Zwłaszcza właśnie mam wrażenie, że mech jest taki niebezpieczny pod tym względem, bo nie wiadomo za bardzo, co się ciągnie. Czy to się ciągnie mech, czy to się ciągnie korzeń, bo za korzeń. Bo on jest właśnie w takiej strukturze podobny. Oderwałam ten liścień jeden, bo on mi tutaj przeszkadza, wchodzi. W sumie tego też. O, i jak oderwałam ten listek, to tu pojawił się zalążek, nie wiem czego, czy korzenia, czy nowy stożek wzrostu. Chyba to jest po prostu zalążek korzenia. Więc tutaj o, układam tak i przysypuję w ten sposób, żeby jak największa część łodygi była pod ziemią, pod korą. Chciałabym od razu to tak w miarę ustabilizować. I mam tutaj. Nie pozycjonuję tego. Nie mam żadnego palika. Jakoś tak nie mam dzisiaj. Taka mała roślinka, taka duża nazwa. A ta nazwa bierze się stąd, że jest to po prostu hybryda. Można to nazwać na przykład inaczej. Osoba, która stworzyła tą hybrydę, ma prawo ją nazwać jak chce. Ale z drugiej strony wtedy nie wiadomo, co to jest tak naprawdę. A nazywając to drzewem genealogicznym, jest łatwiej domyślić się, skąd pochodzą konkretne ślady, albo jak będzie wyglądać, jak może wyglądać, czy będzie bardziej podłużna, czy będzie welwetowa, czy nie. I znana jest genealogia. No dobrze. Posprzątam i wrócę, dobrze? Po prostu moje odcinki takie przesadzaniowe opierają się na tym, że ja sprzątam i wracam i sprzątam. A tu mam mech i zawsze mogę te dwie przełożyć do tej większej z mchem. Ale to na spokojnie, za jakiś czas, jak się odważę ryzykować, że mi padną. I co zrobię? To przeniosę jeszcze doniczkę. Nie doniczkę, konewkę. I podleję te rośliny. Te dwa antki przełożę chwilowo tutaj. Postawię je tak w cieniu. Po to, żeby móc te dwie rośliny podlać. Żeby mogły skapać. I tak samo tutaj. Zrobię to takim w miarę możliwości cienkim strumieniem, chociaż boję się, że to mi przeleci i nawet nie będę wiedziała kiedy. Inaczej zrobię. Najpierw podleję tą roślinę na tej podstawce. Potem przeniosę na tamtą, a dopiero potem podleję tamte. Ok? Może tak zróbmy. Więc tutaj mam po prostu wodę akwariową. Ona nie ma żadnego nawozu, bo to są świeże rośliny po przesadzeniu, więc lepiej by było, żeby nie miały żadnego nawozu i o, tu już boczkiem leci. Leci boczkiem. Nie wiem, czy to widzicie, ale leci. Niech ta kora wchłonie tej wody. I zastanawiam się, co mam zrobić. Czy ja mam tą roślinę dać na zewnątrz, czy ją przywiesić? Najchętniej to wiecie, co bym zrobiła? Przywiesiłabym ją u męża w pokoju, bo to on ją chciał. Więc po prostu najchętniej bym tak zrobiła, że tam by pewnego dnia wrócił z pracy i by zobaczył, że jest taki kołek wbity i wisi ta roślina i trzeba się nią zajmować, tak? Bo to on ją chciał. To jest jedna z nielicznych roślin, którą mój mąż powiedział, to kup. I zobaczcie, no nie zobaczycie tego raczej, ale tutaj na miejscu styku doniczki i podstawki, gdzie jest taka przestrzeń,
na zasadzie podejrzewam, że tego napięcia powierzchniowego ta woda się utrzymuje. Ja ją widzę i jak delikatnie ruszam, to ta woda nie spływa i nie kapie tym jednym kapnięciem, bo po prostu napięcie powierzchniowe. Tak to tłumaczę według mojej wiedzy, która z fizyki była taka, wiecie, taka średnia, ale coś tam na logiczne myślenie ogarniam. I jeszcze raz sobie to podleję, o, żeby to też się napiło wody. I choję również podleję, o tak, a potem już będę w ramach możliwości podlewać od dołu, inaczej. Bo już nie przesadzam, mogę zostawić włosy do wyschnięcia. O, wyschły troszkę, troszkę już mi podeschły. Może się tak zdarzyć pod tym filmikiem, który właśnie kończycie oglądać, że pojawi się znowu komentarz na temat tego, że ten film był mało merytoryczny, bo pokazałam coś, czego nie znam, czego nigdy wcześniej nie używam i nie miałam na ten temat już wyrobionej opinii. Taki się pojawił już kiedyś komentarz i to chyba nawet nie jeden. Mnie bardzo śmieszą tego typu komentarze, no bo ktoś oczekuje, że używając coś pierwszy raz, pokazując coś pierwszy raz, będę miała od razu specjalistyczną wiedzę i to w dodatku poprzedzone moim ulubionym dzieciaku albo drogie dziecko. Wiecie, to jest takie dobrotliwe, a potem ktoś jedzie po was jak po rudej kobyle. W każdym razie, nie mam wyrobionej opinii na temat orkiaty, jak zwał, tak zwał, ponieważ pierwszy raz przy was ją otworzyłam i użyłam. Czy to będzie świetne podłoże, czy to będzie beznadziejne podłoże, jeszcze tego nie wiem. Mogę sobie wyrobić, myślę, po około roku. Tak? Po roku, kiedy cały rok od wiosny do kolejnej wiosny będzie roślina w danym podłożu i będę wiedzieć, czy po miesiącu, dwóch wystrzeliła w swoim rośnięciu zupełnie inaczej niż koledzy w innym podłożu, czy będzie zupełnie piękniej rosła, czy będzie rosła beznadziejnie. Podobnie jest z nawozami. O nawozach ja nie powiem wam od razu tego dnia, kiedy rozpakuję, czy to jest nawóz świetny. Czy po samym składzie, czy po opakowaniu, czy po opiniach z internetu, czy po informacji z strony internetowej producenta. Nie powiem wam, czy to jest dobre. I z tego samego względu też pokazuję wam uczciwie, że pierwszy raz używam tego podłoża, w dodatku przesadzając rośliny, na których nie do końca się znam, które przez jakiś czas u mnie żyją. No, z tego wszystkiego to choję najbardziej znam, bo już miałam przez jakiś czas, ale też przelałam. No tak zdarzyło się, że przelałam. I to tyle. Na anturiach się kompletnie nie znam. To są moje pierwsze anturia, których w dodatku sama nie wyhodowałam, tylko dostałam od kolegi. To jest coś, czego nawet nazwy nie potrafię wymówić i nie mam pojęcia, jak się nazywa ta część. I mogłabym, oczywiście, że mogłabym przeczytać przed, ale zrobiłam to na spontanie i w dodatku mając mało czasu, więc tłumaczę się niepotrzebnie, ale chciałabym, żebyście wiedzieli, że podchodzę do was w tym momencie uczciwie. Nie znam się i się nie wypowiadam. I potrafię powiedzieć, że czegoś nie wiem, czegoś nie umiem, nie mam z tym doświadczenia, ale chciałabym się tego nauczyć. I na Instagramie, akurat Instagrama już dawno w ogóle nie odświeżałam, to mam tam napisane, że poznawajmy się powoli, uczmy się razem. I o to chodzi, że są rośliny, na temat których mogę śmiało powiedzieć dużo, w jaki sposób je uprawiać, co lubią, czego nie lubią, dla kogo się sprawdzą, ale są rośliny, o których nie mam pojęcia kompletnie nic. I czasami proszę was, żebyście mi powiedzieli, czy na temat anturiów, czy na temat tej rośliny, którą ciągle nie pamiętam, jak się nazywa, żebyście mi powiedzieli, co z nią robić, jak jej nie zabić, bo nie chciałabym. No bo czemu? Jeżeli już coś wydałam na coś pieniądze, ale nawet jeżeli dostałam coś w prezencie, no to chciałabym, żeby to rosło. Żeby cieszyło oko moje, wasze. Czemu nie? Więc nie zdziwcie się, jeżeli pojawi się kolejny raz
komentarz pod tytułem, że moje filmy są mało merytoryczne, zwłaszcza pod tego typu, kiedy używam coś pierwszy raz. I nie denerwujcie się, tylko się śmiejcie razem ze mną, bo uwierzcie mi, mnie to bawi. Koniec już tego filmu, bo nagrywam go ponad godzinę, bo widzę już po... Tutaj akurat nie widzę, bo mam małe okienko, ale na telefonie, który jest moim drugim okiem, widzę, że godzina już dawno minęła. Muszę się zbierać powoli do pracy, bo jest sobota i mam na popołudnie, więc muszę zrobić obiad, muszę ogarnąć zwierzaki, muszę ogarnąć dom. Więc już nie przedłużam, bo ten film jest gadulski. Chcieliście tego, chcieliście, żeby wróciło gadulstwo, więc wróciło. Napiszcie mi coś miłego za tym i widzimy się następnym razem. Cześć!